Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, którzy przyszli na kolejne spotkanie organizowane przez Warszawski Klub Gazety Polskiej przy naszym udziale oczywiście redakcji Gazety Polskiej. Witam wszystkich, którzy mieli odwagę w ten bardzo mroźny, zakorkowany wieczór do nas dotrzeć. Jest nas mniej niż zwykle, ale grono pewnie za to bardziej szlachetne i jakościowo przygotowane do tej debaty. Witam wszystkich dziennikarzy, którzy akurat dzisiaj wyjątkowo licznie przyszli. A teraz pozwolę sobie przedstawić gości. Pani senator Dorota Radziszewska-Mielewczyk. Senatorem PiSu, ale jest znana też jako Powiernictwo Polskie, walczy o prawa Polaków w stosunkach polsko-niemieckich. Pan Marek Wójcicki, prezes RODŁA, czyli Polaków mieszkających w Niemczech. I rzadko u nas goszczącą władzę, pana ministra Krzysztofa Stanowskiego. Witam serdecznie. Pan minister jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji. Wie na pewno wszystko o tym, jak polski rząd angażuje się w pomoc dla Polaków mieszkających w Niemczech. Zna plany, czego my nie znamy, i pewnie nam te plany ujawni, łącznie z tajemnicami państwowymi, bo tu nie ma żadnych tajemnic. Czekamy jeszcze na panią poseł Iwonę Arendt, która trochę z naszej winy przyjedzie później. Diabeł nad tym spotkaniem czuwał od dłuższego czasu. Wszystko nam tu przeszkadzało, mieszało się. Aż baliśmy się, że nie dojdzie do niego, ale okazuje się, że doszło. Jakoś wszyscy szczęśliwie dojechaliśmy. Pani poseł, dolecieliśmy, tak. Trzeba docenić panią senator, bo tu samolotem przyleciała, samolotem odleci. Pani poseł za chwileczkę do nas dołączy. Ja zacznę od takiego pytania do pani senator, nie tylko przez kurtuazję, że mamy do czynienia z kobietą, ale też dlatego, że ja prawdę mówiąc chciałbym uporządkować tą debatę na takim poziomie faktów. Jakie w tej chwili prawa mają Polacy, Niemcy mieszkający w Polsce w stosunku do Polaków mieszkających w Niemczech? Gdyby tak zebrać w kilku punktach, co, jaki przywilej dodatkowy ma Niemiec mieszkający w Polsce, czy obywatel polski niemieckiego pochodzenia mieszkający w Polsce w stosunku do obywatela niemieckiego pochodzenia polskiego mieszkającego w Niemczech? Jaka jest różnica w tych przywilejach? Czy kto może więcej, komu wolno więcej, kto dostaje więcej? A tu chyba jest mikrofon. Tak. Na pewno bardziej merytorycznie albo przedstawienie swoich chęci, jakie miały być, jakie właściwie tego, jak sytuacja Polaków powinna kształtować się w Niemczech, przedstawił pan minister. Mam nadzieję, że też usłyszę trochę uspokajające. Na razie ten rzeczy. Stan obecny. Ale stan obecny jest taki, że zasadnicza jest różnica. My nie jesteśmy, nie mamy statusu mniejszości. Polska... Czyli w Polsce, tak, zacznijmy od tego, co w Polsce Niemcy są mniejszością narodową i w związku z tym mogą brać udział w wyborach, nie muszą przekraczać, nie muszą denerwować się, że nie przekroczą progu wyborczego, mogą być dofinansowywani, mało tego, są pewne możliwości poprzez referenda w danych gminach, że może również językiem obowiązującym być język niemiecki. I to w wielu gminach, zwłaszcza na Opolszczyźnie, jest. Już nie mówię o napisach, o wszelkiej pomocy państwa, jeżeli chodzi o zaplecze kulturalne, intelektualne, szkolnictwo, nauka języka, wszelkiego rodzaju imprezy, do których nie tylko samorządy, ale też ostatnio wyczytałam, w wielu przypadkach strona rządowa się przyłącza. Mimo, że zasięgnąć opinii na imprezie nie można w języku polskim, a impreza odbywa się w Polsce. Takie również są wydarzenia. Natomiast w Niemczech my nie jesteśmy mniejszością, w związku z tym nie możemy
dofinansowywać wydawnictw, szkolnictwa języka polskiego ze środków, które rząd federalny jest skłonny nam przekazać, ale w takie organizowane polsko-niemieckie przedsięwzięcia, które nie zawsze są przedsięwzięciami, tak jak my byśmy sobie wyobrażali, integracyjnymi czy takimi wzmacniającymi polskość tam. W związku z tym my również, ponieważ nie mamy statusu, nie możemy brać udział w wyborach, to znaczy nie mamy tak otwartego pola działania jak mniejszość niemiecka w Polsce. To są zasadnicze różnice, już nie mówię o tym, że gdy porównamy środki, które przekazuje rząd polski z różnych ministerstw na mniejszości narodowe, bo to nie tylko dotyczy niemieckiej mniejszości, to jest litewska, białoruska, ukraińska, już nie mówię o karcie języków, którą myśmy podpisali, a tam chyba jest 13 języków, a Niemcy polskiego nie uznają i nawet chyba nie ratyfikowały tej karty. To jest jeszcze wiele elementów, o której można by mówić, gdzie niestety, ale tej zasady wzajemności, ani zrozumienia, ani chęci nie ma, bo tak jak wyczytałam, a śledzę dokumentacje, wypowiedzi polityków, decydentów w tych sprawach, to raczej tam jest chęć oszczędzania na tym i takiej świadomej polityki blokowania tego rozwoju, bo jeżeli chodzi również o traktat o dobrej przyjaźni, przepraszam, tytuł jest trochę inny, ale dotyczy współpracy przyjaźni polsko-niemieckiej z 1991 roku, no to jest też wiele aspektów, które mogę potem rozwijać, jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie go, zwłaszcza w punktach 20-21, gdzie mówimy o rozwoju czy funkcjonowaniu przy poszanowaniu naszej kultury, języka, wyznania, etc. Nie ma pełnomocników takich, którzy by rzeczywiście w terenie się przejmowali tą realizacją, natomiast są politycy, którzy tak jak ostatnio pani Piper przyjeżdżają i zapewniają nas, że wszystko jest w porządku, choć w porządku nie jest. No, Jugendamty są też tego przykładem, ale Jugendamty to nie tylko przykład Polaków, bo Jugendamty krzywdzą również rodziny niemieckie i różnych innych narodowości. Polaków jest rzeczywiście najwięcej, ale tych problemów jest znacznie, znacznie więcej. To teraz poprosimy pana Marka Wójcickiego, prezesa RODUA, żeby nam trochę opowiedział o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech więcej w szczegółach, ale przede wszystkim, czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli ktoś czuje się Polakiem, ma obywatelstwo niemieckie, nie ma co z tym zrobić? Znaczy, bo Niemiec mieszkający w Polsce może się odwołać do pewnych ustaw i porozumień międzynarodowych. Do czego ma się odwołać? Poza oczywiście ewentualnie polskim konsulatem. Polak mieszkający w Niemczech, mający tam obywatelstwo niemieckie, na co może się powołać? No nic. Na nic. Rzeczywiście to jest krótko, dużo to nie jest. Po pierwsze, od paru lat Niemcy spali z krzesła, zauważyli, że istnieje w ogóle taka duża grupa. Przy czym trzeba uważać, że ta grupa jest, nie jest jednolita. To znaczy jest grupa potomków polskiej mniejszości narodowej z okresu przedwojennego, głównie Atryny Berlina i Zagłębia Rury, która, jak twierdzi strona niemiecka, jest kompletnie zasymilowana, w związku z czym i tak nie potrzebują żadnych praw, co jest nieprawdą. Istnieje druga grupa, o której mówimy bardzo dużo i to jest w sumie największa grupa, przy czym nasza argumentacja jest brana także i w Polsce kontrowersyjnie. Mianowicie mówimy o obywatelach niemieckich, potomkach polskiej mniejszości narodowej z Niemiec z granic 1937 roku, którzy wielokrotnie czy w wielkiej, olbrzymiej wielkości opuścili Polskę jako tak zwani przesiedleńcy. To bardzo ładna muzyka. Trochę mrytki też nie szkodzi, tak jest.